gospodarki. Drugi raz się zetknąłem z Borem Komorowskim w czasie powstania, kiedy on przeszedł ze Starówki do Śródmieścia kanałami i kiedy z mojej inicjatywy wygłosił przemówienie, chyba w rocznicę wojny, 1 września, przed mikrofonami błyskawicy Radia Powstańczego. I wtedy był bardzo taki niepewny, widać zgnębiony właściwie już przebiegiem wydarzeń. Walcząc wszędzie, powiedział wówczas generał Burr, nie mogliśmy być bierni na własnej ziemi. Rozstrzygający bój o Warszawę nie mógł być stoczony tylko obcymi siłami. Naród, który chce żyć w wolności, nie może być biernym w momentach, w których decydują się jego losy. Ja się urodziłem w 1942 roku w Warszawie. Naturalnie matka była pod fałszywym nazwiskiem i mieszkała poza, nie pamiętam dokładnie, gdzieś koło Polny. Więc od czasu do czasu ojciec nas zwiedzał, ale tego już nie pamiętam. Właściwie niedużo pamiętam z tych czasów z Warszawy. Pamiętam płonące budynki, jak Niemcy nas gonili w czasie powstania. Jego żona, pani Irena, pod pseudonimem było Janina, spodziewała się dziecka, drugiego dziecka, bardzo późnego w ich małżeństwie. Po powstaniu, kiedy on już był w Londynie, przyszła wiadomość, że ona gdzieś się odnalazła i że dziecko jest zupełnie nienormalne. Po tej wiadomości byłem przy nim i on był tak zgnębionym człowiekiem, jakiego nigdy go nie widziałem. Ja mówię, panie generale, ja przecież widzę po panu, że coś się fatalnego stało. A on mówi, wie pan, straszna rzecz się stała, to jest moja wina. Dlaczego? Ano bo to na pewno jest rezultatem jej przeżyć, a ja nie mogłem jej usunąć z miasta. Ja mówię, panie generale, dlaczego? A wtedy on powiedział, a on gresejował, mówił, proszę pana, ja nie mogłem wszystkich brzemiennych bab wyrzucić z Warszawy, więc nie mogłem robić wyjątku dla mojej. Nazwisko Bora ujawniła prasa powstańcza w Warszawie, a następnie prasa polska w Londynie, która nazwała go dowódcą największej armii podziemnej w Europie. W ostatnich dniach powstania, kiedy jest na swojej kwaterze, na pięknej ulicy, w budyneczku dawnej ambasady niemieckiej, Agaton, Stanisław Jankowski, jego adiutant, przynosi mu wiadomość, że właśnie usłyszał. Radio Londyn podało, że prezydent Raczkiewicz mianował go naczelnym wodzem. On był tym zaskoczony, właściwie nieszczęśliwy. Nie powiedział tego, no ale był jedynym dowódcą, który w chwili największej klęski zostaje wodzem naczelnym. Niemcy się dziwili. Jak to mianujecie naczelnego wodza, który idzie do niewoli? Niemcy nie rozumieli, jak można tak niepraktycznie postąpić. No ale to chodziło o co innego, chodziło o pewną symboliczność. I tak walczyliśmy aż do końca, aż do dnia kapitulacji. Wyszedł rozkaz, żebyśmy wymaszerowali. Wymaszerowaliśmy z bronią aż do placu Narutowicza. I tam koło kościoła świętego Jakuba składaliśmy broń. Ale zanim złożyliśmy broń, jeszcze była ostatnia defilada przed naszym dowódcą, generałem Odbierem, z bronią, z głową do góry. Tak myśliśmy. Zwyczajnie. Generał Komorowski wybrał wówczas pójście do niewoli niemieckiej wraz ze swoimi żołnierzami. Przedtem odbył jeszcze krótką rozmowę z von dem Bachem w Ożarowie na temat wykonania polsko-niemieckiego układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie i dalszych losów cywilnej ludności stolicy. Ojciec i cały sztab był skazany na śmierć, o czym dopiero ojciec się dowiedział po wojnie. To było dzięki komendantowi tego obozu, który też już widocznie widział, jak wojna się skończy i nie chciał być oskarżony o morderstwo.
Stanowisko naczelnego wodza mógł więc Komorowski objąć dopiero po wyzwoleniu obozu Marktpongau przez Amerykanów. Wykonane wówczas zdjęcie jest jedynym zdjęciem Komendy Głównej Armii Krajowej niemal w pełnym składzie. Stanowisko naczelnego wodza zajmował w Londynie od maja 1945 roku do listopada 1946. Po przejściu przez Pruszków mama się uda z moim bratem Jerzym, który się urodził z chorobą Downa gdzieś pod Kraków na wieś, ale już po pewnym czasie NKWD ją poszukiwało, także zdecydowała uciec do Pilzna. Tam zorganizowali ochotnika z Anglii, pilota, który przyleciał i wylądował na polu pod Pilznem i nas mieli przewieźć do Londynu. Myśmy polecieli do Düsseldorf, z Düsseldorf do Brukseli i rząd brytyjski powiedział, a skąd? Wcale nie wpuszczamy rodziny generała Bora do Londynu. Więc siedzieliśmy przez pewien czas w Brukseli. O tym dowiedział się że premier de Valera w Irlandii i zaprosił całą rodzinę do Irlandii. Jak tylko to zaproszenie zostało, to Anglicy z miejsca nas wpuścili do Londynu i przyjechaliśmy do Londynu. No i w ten czas znowu się spotkałem z ojcem. We władzach emigracyjnych piastował liczne godności. Był premierem, członkiem Rady Politycznej, członkiem Rady Trzech, działaczem Skarbu Narodowego. Do końca życia pozostawał przewodniczącym Rady Naczelnej Koła AK i przewodniczącym Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie. Tak jak dużo Polaków na emigracji, no trzeba było z czegoś żyć. Ojciec napisał książkę Armia Podziemna, no i z dochodu z tej książki to miał dostatecznie, żeby sobie zakupić mały domek. No moja matka wspierała ojca stuprocentowo wszystkim, co robił. To było bardzo szczęśliwe małżeństwo. Pani Komorowska objęła komendę, założyła warsztat tapicerski, produkowała firanki głównie, a tym, który, póki mu stan serca pozwolił, zakładał te firanki, był jej mąż, który po prostu jako zwykły robotnik nauczył się, jak zakładać firanki. Do nas ciągle goście jacyś przychodzili. Pamiętam, że generał Kopański często bywał, generał Sosnkowski, potem premier Arciszewski. No i naturalnie też generał Pełczyński bardzo często do nas przychodził, a ojciec też chodził do Studium Armii Podziemnej. No więc z tego po prostu wyczułem, że to jest jakaś ważna postać. Dla mnie to był niecodzienny dżentelmen. Wytworny w zachowaniu, w mowie. To był rzeczywiście polski arystokrata, któregośmy kochali. Zmarł nagle podczas polowania w pobliżu Bletchley w hrabstwie Buckingham 24 sierpnia 1966 roku. Ja mam czterech synów, no i oni wiedzą, kim dziadek jest, ale dopiero to było w 1994 roku, jak przywiozłem prochy rodziców tutaj na pogrzeb, na 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, to dopiero im przyszło do świadomości dokładnie, kim ten generał Bór Komorowski był. Jak zobaczyli jak ludzie do nich podchodzili i chcieli z nimi rozmawiać, bo to były wnuki generała Bora, to w ten czas im dopiero przyszło do świadomości dokładnie, kim ojciec mój był. Marian Hemar pisał po jego śmierci: to on, przypadkiem i przez chwilę, był generałem polskiej klęski, co się musiała spełnić tak. I nikt by nie mógł jej uniknąć. Nikt by nie umiał jej uniknąć, a gdyby mógł i gdyby umiał, to by nikt nie chciał jej uniknąć.